Cześć kronikarki i kronikarze. Witam w kolejnym odcinku Geekonomikonu. Zapraszam na gamerskie podsumowanie grudnia. W grudniu mieliśmy do czynienia z dwoma premierami ze świata Warhammera. Pierwszy z nich to Age of Sigmar Realms of Ruin. Jak podkreślam to w materiale, nie mam nic do powiedzenia w tym temacie, moja wiedza o świecie jest praktycznie zerowa, ale kiedy zobaczyłem adaptację komputerową tego wspaniałego tabletopowego bitewniaka, stwierdziłem, że no może to jest moja szansa na zrozumienie, o co chodzi w tym vibe'ie. Ale jak to podkreślam w materiale, nie trzeba szukać daleko, na naszym portalu kronika-geeka.pl znajdziecie kronikarza Łukasza, który tam ma już 4 artykuły z serii Age of Sigmar, gdzie omawia swoją taktykę, omawia swoje armie i przede wszystkim przedstawia pięknie pomalowane figurki. Zapraszam na naszego bloga na zapoznanie się z tym materiałem oraz oczywiście na pierwsze wrażenia z serii. A jakie były te wrażenia? Zdecydowanie jednostki specjalne zrobiły właśnie te największe. Stormdrake Guard to the front! What? Chodź tu pan, szybko. Panie. Tu, ciach. A oprócz wspaniałych jeźdźców na jeszcze wspanialszych smoczkach mamy aniołki. Jakieś tam anioł... Kolejną grą w miesiącu był Avatar Frontiers of Pandora. I tutaj po prostu zostałem zmieciony z nóg. To jak dopieszczony jest ten tytuł, to jak to świetnie jest zrobiony port PC, jak dopieszczone są ustawienia, ile jest technologii służących PC-towi i przez to jak ten tytuł wygląda, absolutnie bez konkurencji w tym roku uważam. Natomiast oprócz samego efektu wow, jeśli chodzi o grafikę, gra jest bardzo kinematograficzna i ma bardzo wiele emocjonalnych scenek i momentów. Don't want your privileged life. We belong out there. No, you belong to us. We saved you, gave you a home, an identity. We already had an identity. We are not me. No. You are what I made you. Yeah. You are. We may not remember the words, but we can still sing the songs of our people. Stop singing. I said shut up! Stop singing! We are going home. Auna kenekelku. I'm warning you, Ahari. Not another step! Sao Matela. Wankiwane kelku. Stop right there! Ale nie jest oczywiście bez wad. Nasza postać jest takim utartym typem wielkiego wybawiciela i bohatera, który załatwi problemy wszystkich. Not me. Dreamwalker and human fighting the sky people alone. You are very brave. That was amazing. The way you took out that thing. Thank you. Wait. You have the Ma. You are Sarentu. The storytellers. Bringers of peace. My father said your clan disappeared years ago. We thought you were dead.
Stranger! I've not seen your kind before. What clan are you? They look odd. Etua invited me here to see her father. What's that on your face? It is the mark of the Sarandu. Gra nawiązuje również do wydarzeń z filmów i te zawsze są przyjemne. Why did the RDA come back? They wanted more of Pandora. They always do. Then we'll need to fight. Yes. Ahari would have wanted us to fight. A po więcej szczegółów zapraszam oczywiście na cały materiał do serii pierwszych wrażeń. Kolejnym tytułem był również Ubisoft i jest to Skull and Bones, nasza masywnie online przygoda na morzach i oceanach. Tym razem jest to Ocean Indyjski oraz wybrzeża wokół niego, więc Singapur, Madagaskar. Beta pokazała, że gra mocno skupia się na aspekcie multiplayerowym. Bardzo ciężko było mi toczyć walki ze statkami NPC-tów, które grupowały się w bardzo licznych flotach, które potrafiły wysadzić mi w powietrze w przeciągu kilku sekund. Ale jedno trzeba przyznać grze, to, że eksploracja mórz na naszym pirackim statku, którą jeszcze pamiętamy dobrze z czasów Black Flag, z śpiewanymi szantami, z naszą możliwością zmiany perspektywy, żeby podglądać, co się dzieje na pokładzie, jest niezwykle klimatyczne. Oczywiście, gdybyście chcieli zapoznać się całym materiałem, zapraszam na serię pierwszych wrażeń Skull and Bones. I świąteczną część miesiąca wypełniły nam drugi tytuł z franczyzy Warhammer i był to Rogue Trader, odbywający się w tej części futurystycznej świata, Warhammer 40K. Jest to bardzo sympatyczny CRPG od Owlcat Games. Tutaj muszę podkreślić, że Owlcat Games w większości to team rosyjski, nie działający na terytorium Rosji, ale miejcie to pod uwagę, jeśli rozważacie kupno i jeśli takie informacje wpływają na wasze decyzje. W sylwestrową noc z kolei Kamina Drummer zabrała nas na kosmiczne przygody, kolejne odsłonie kultowej już serii Telltale Games i był to The Expanse. Jako że raczej nie interesują mnie gry Telltale, sięgnijcie po materiał i zobaczcie, czy fajny sci-fi mnie do niego przekonuje. A co z naszymi bieżącymi przygodami szałującej czarodziejki i utrapionej potępionej? Słuchajcie, odkryłem chyba, na czym polega prawdziwe wyzwanie Lords of the Fallen i która z mechanik wydaje się być trudniejsza niż nawet Pieta. Raz kozie śmierć, albo wiele razy potępione życie. No... Tak, skakanie. Ach! O! Nie, nie. No nie, no nawet. No nie skaczę tam, on ja. Wow. Nie. A dlaczego skakanie jest takie trudne? Jesus, jak jest skok. Okej, okay, V i co jeszcze można? O Boże, zobaczcie, żeby skoczyć, to ja muszę sprawdzać funkcję przycisków, dwóch przycisków.
bieg, V i gdzie jest skok? F! To nie jest gra! To jest F! To jest gorsze niż na tym padzie, słuchajcie! To jest gorsze niż na padzie, nie wierzę, że... Nie mogę puścić! Nie mogę tego zrobić jedną ręką! Nie da się jedną, mogę, dobra! O, doznałem pewnej realizacji, sami popatrzcie. Trochę łatwiej, jak już się człowiek osłonił. Ja trzymam tak pan, no to się nie da, po prostu, to się nie da! Albo robicie normalny ludzki skok, skaczę, naciskam i skaczę, tak, jak w każdej grze akcji. Albo nie robicie kuźwa skoku i nie wymagacie platformingu, jedno albo drugie, a nie połączenie tego właśnie śmiesznego skoku. F, nie, V, to jest to, co ja muszę wykonać, żeby skoczyć tak naprawdę. Że... Wskazujące teraz na V jest i biegnę. I teraz przełączam kciuk na V, muszę ustawić. I teraz wskazujący między A a F i mogę skakać. Kronikarki i kronikarze. To były moje przygody z miesiąca grudnia. Zapraszam na zapoznanie się z tymi materiałami, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Niezmiennie zachęcamy do wbijania na naszego bloga po więcej giczych treści. Na naszym profilu Facebook możecie z kolei podzielić się tym, co wy graliście w minionych tygodniach. Linki do naszych stron i profili w mediach społecznościowych zawsze znajdują się w opisie kanału i pod każdym z filmików. Tymczasem, kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.